Olek, szkoda, że nie mamy kuchni w naszym hotelu, bo o, takie fajne rzeczy jak dni kukurydze na przykład, aż się chce gotować. No ale znajdziemy jeszcze miejsce, gdzie, gdzie pogotujemy. Świeża okra. Okra. Świeżutka, nie taka jak w Polsce suszona. No jest naprawdę tyle ciekawych rzeczy. No i zobacz, Felek, do czego to doszło. Globalna wioska. Gruszka japońska. Skąd? Z południowej Afryki. Na indyjskim targowisku są owoce i warzywa, które już można kupić w polskich sklepach, ale są takie, których nie znamy. Jednym z takich owoców jest jackfruit. To największy owoc świata. Owoc jackfruit. Owoc jackfruit to jest właśnie ta przedziwna roślina, która wyrasta z pnia drzewa. Wyrasta z pnia, ponieważ nie utrzymałaby się na żadnej gałęzi. Jest tak ogromna. Dlaczego warto o nim powiedzieć? Między innymi dlatego, że jest to największy owoc świata. Nie ma większego. Ja Państwu odsłonię taki bardziej dorodny okaz, bo tutaj są takie średniej wielkości. Proszę, w głębi. Te owoce dochodzą nawet do metra długości, 25 cm szerokości i są okazy, które ważą na 30-40 kg. Cóż to jest za owoc? To jest owoc tu nazywany jackfruit, a jest to owoc nazywany owocem drzewa bochenkowego, czyli chlebowcem różnolistnym, tak bardziej naukowo. Różni się znacznie od owoców drzewa chlebowego. Różni się czym? Smakiem, zawartością skrobi, natomiast wyglądem właśnie niespecjalnie. No tyle, że jest znacznie większy. Jego smak jest dość ciekawy. Zapach, bym powiedział, nie najprzyjemniejszy, ale daleko mu do smrodu takich owoców jak durian. Myślę, że warto go spróbować. Widzieliśmy, jak jackfruit rośnie, a teraz zobaczymy, jak wygląda w środku i jak smakuje. Jak, Słuchek, się do tego dobierzesz? Z tego, co oglądałem, należy go przykroić najpierw wzdłuż. Tam są części nie do końca potrzebne. Są też części, które troszeczkę brudzą. Mianowicie taka biała masa, która troszeczkę przypomina klej i może nam wszystko skleić dookoła, ale idzie w miarę sprawnie. Proszę bardzo, mamy środek. I w zasadzie to, co jest tu, to są rzeczy absolutnie niejadalne, niepotrzebne. Którą część się je? Jest te żółte kawałeczki i część tych białych, a na pewno ten środek jest do wyrzucenia. No, przedziwny owoc. O, i wycinamy. Tak jest prościej. Można byłoby to zrobić przekrawając na pół i wydłubując. I widziałem takie próby. One strasznie ten owoc masakrują. Natomiast pewien młody człowiek z Tajlandii, którego nagranie widziałem na znanym serwisie, zrobił to właśnie w ten sposób i jemu najbardziej wierzę, bo film trwał około minuty. Ja to zrobiłem trochę w dłuższym czasie, ale proszę mi wybaczyć, robię to po raz pierwszy. I tutaj mamy nasiona, które podobno można uprażyć i też zjeść. I te żółte części, proszę cię bardzo, nie chciałem ci gnąć nożem tylko. One mają taki kwiatowy smak, bardzo ale ciekawy moim zdaniem. Klei się ta masa, która jest wokół. Słodkie. Może być. Ej, ciekawy smak. Jackfruit.